No niezły Meksyk. Słuchajcie, wylądowaliśmy wczoraj. Przenocowaliśmy się w hotelu, o którym powiem wam przy okazji. No, nazywał się Comfort Inn i ciężko było nazwać to komfortem. Ale spokojnie się udało, nie mieliśmy internetu, więc się załatwiliśmy. O czym też wam opowiem, jak to się załatwia. Wynajęliśmy samochód. Troszkę mu światła zaparowały. Ale jeździ. Kosztował $600 na tydzień. O, żona mi kartę oddała. I musieliśmy do apteki pójść, bo nasza córka coś ten pokasuje. Więc musieliśmy kupić syrop. Jedziemy dalej, mamy 140 km drogi przed sobą. Jedziemy na Holbox, tam mamy kilka dni odpoczynku, więc po drodze będę wam opowiadał różne rzeczy, co i jak się załatwia i generalnie jak to wszystko tu wygląda na miejscu. No to jedziemy. Właśnie się... Będzie lepiej. Się dowiedziałem od żony, że prom pływa w tej wewte. Dobra, słuchajcie, po 140 km podróży przez Meksyk wynajętym samochodem dojechaliśmy. To się nazywa Qantas. I tu się przesiadamy na prom i lecimy sobie dalej na Holbox. Generalnie garść takich przydatnych informacji. Wiesz, że jesteśmy w Meksyku. W kraju, gdzie w prawie każdym sklepie stoi gość z dwoma giwerami albo z pompką i giwerą. Nie można mieć noża przy sobie. Broń jest absolutnie zakazana. W całym kraju jest tylko jeden sklep z bronią. Więc jeżeli się tu wybieracie, szczególnie jeżeli jesteście z kręgów wnożowionych, to musicie pamiętać, że nie możecie mieć przy sobie noża. Kolejna sprawa po lądowaniu. Nawet nie próbujcie szukać prywatnego transportu, chyba że macie transport z hotelu. Niestety transporty z hotelu bardzo często są na przykład między 9 a 19, a my wczoraj lądowaliśmy o 21, więc taksówka z lotniska gdziekolwiek to jest po prostu drakońskie pieniądze. I raczej tego nie ominiecie. Wynajęcie samochodu, nas wynajęcie samochodu od 11 do 15, bo na taki czas wynajęliśmy samochód z pełnym ubezpieczeniem, fotelikiem dla dziecka i pełnymi opłatami kosztowało $600. Ruch przejechaliśmy 600 km, przejechaliśmy jakieś 140 coś kilometrów, półtorej godziny, jeździ się tu wolno. Tu są progi zwalniające, które zwalniają permanentnie, znaczy jak nie zauważycie, to jesteście wyłączeni z ruchu. I dziękuję i koniec. Zobaczcie, tam kormoran chyba. No, cudowo. Więc jesteście wyłączeni z ruchu permanentnie. Dalej, jeżeli chodzi o kasę. Dobrze mieć ze sobą gotówkę, dlatego że w wielu miejscach nie załatwicie nic kartą. Chociaż w tych popularnych sklepach typu 7-Eleven, Six czy Oxxo załatwicie. Internet. Słuchajcie, zapłaciliśmy stówkę, czyli to jest 500 peso, co płaciliśmy za internet i mamy niecałe 6 GB. Więc na razie styka i w zasadzie kupicie to w każdym Oxxo, nie trzeba aktywować karty, wkładacie tylko do modemu na przykład i bangla. To taka garstka przydatnych informacji na dzień dobry, tak? Holbox to jest taka, to jest półwysep. Natomiast nie można tam wjechać samochodem. My tam jedziemy tak naprawdę się troszkę zaaklimatyzować na te kilka dni i ruszamy w trasę po Meksyku, więc postaram się poskładać te materiały, które mam, coś tam jeszcze dokręcić, o czym ewentualnie zapomniałem i ruszamy w trasę. Będę robił zdjęcia i będę nagrywał filmy. A, nakręcę jeszcze reskę plecaka oczywiście. No. Dobra, doprecyzujmy. Internet wzięliśmy w Telcelu. Kupiliśmy w Oxxo. Wszystko jest aktywowane. Cenę wam podałem. Nie wiem, o czym jeszcze zapomniałem. O taksówkach spod lotniska mówiłem. Co było jeszcze takiego, co nas zaskoczyło? Aha, w hotelu oczywiście po przyjeździe dowiedzieliśmy się, że jednak nie ma internetu. Więc no pan dał nam wybór. No albo się meldujemy, albo się nie meldujemy. O 21. Także czat. Ale spoko, idzie przeżyć. Lucowaliśmy w hotelu Comfort Inn. Raczej był to Comfort Out. W środku była klimatyzacja, która jak startowała, to znaczy my byliśmy przyzwyczajeni, tak? Bo to mieliśmy lot do Lizbony, potem z Lizbony mieliśmy lot do Cancun, tak? I w obu przypadkach dźwięk startującego samolotu jest mniej więcej podobny do tej klimatyzacji, która była w pokoju. Także to
tak w skrócie. Natomiast na jedną noc spoko. Zapłaciliśmy za dobę hotelową za 3 osoby jakieś 206 zł, 200 parę złotych, nie? Więc luz. Wynajęcie samochodu też wam powiedziałem. Wynajęliśmy samochód w zasadzie w pierwszej wypożyczalni, która była obok hotelu. Średnio wynajęcie samochodu, jeżeli chcecie partycypować ewentualnie w kosztach szkody, to jest 340 parę dolarów. Jeżeli nie chcecie, to musicie dopłacić za full insurance i nie wiem dokładnie ile to jest, dlatego że my jeszcze musieliśmy wykupić fotelik dla dziecka i w sumie to nas wyszło 600 dolców, czyli 260 zł zapłaciliśmy za full insurance i za fotelik dla dziecka. To tyle. Buenas tardes, damas y caballeros. Słuchajcie, o, tam daleko, o tam jest stały ląd Meksyku. Tam, w stronę zachodzącego słońca, o tam jest Zatoka Meksykańska. A my jesteśmy na Isla Holbox, czyli na wyspie Holbox. A wyspie, która głupio wygląda na mapie, bo jednakowoż wygląda jak półwysep, natomiast w rzeczywistości, jak się przyjrzycie, zbliżycie sobie mapę, rzeczywiście jest odcięta od lądu i oczywiście poruszają się tu pojazdy, ale tylko takie kładopodobne, które może mogliście zobaczyć na moich zdjęciach na Instagramie. Natomiast samochody normalne praktycznie się tu nie poruszają, to są ewentualnie jakieś pick-upy, coś na wyższym zawieszeniu. Również możliwość dojechania tutaj samochodem, nawet promem, jest dla turysty niemożliwa, dlatego że samochód zostawiliśmy na stałym lądzie i jesteśmy tutaj na parę dni takiej adaptacji, to znaczy przed chwilą materiał, który widzieliście, był 2 dni temu, jak tu przypływaliśmy, a jutro znowu jest ostatni dzień, kiedy tu jesteśmy, pojutrze z rana stąd wypływamy i jedziemy przez Meksyk, w zasadzie przez kawałek Meksyku, bo Meksyk to bardzo duży kraj, ale przez kawałek Meksyku będziemy objeżdżać, zobaczyć między innymi Czyczenicę, czyli jeden z 7 cudów świata. Zacząłem po hiszpańsku, moim pseudohiszpańskim, z tego powodu, że wybierając się do Meksyku, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że język angielski, nawet w podstawowej formie, nie jest tutaj, jakby to powiedzieć, językiem znanym. Znaczy chodzi o to, że nawet nie mówimy tutaj o zwykłych ludziach, którzy tutaj są, których mijacie na ulicy, ale barierą językową staje się m.in. zrobienie zakupów w sklepie albo na przykład zamówienie jedzenia. Chodzi tutaj m.in. o to, że na przykład nie macie menu w języku, na przykład dwujęzycznego, w języku angielskim i języku hiszpańskim, jest tylko w języku hiszpańskim, więc albo uczycie się języka, albo macie ze sobą translator w postaci na przykład Google Translate. Chyba już wam wspominałem, że za stówkę, za 100 polskich złotych, czyli 500 za 500 pesos macie mniej więcej 5 giga transferu. Co do takich podstawowego funkcjonowania typu mapa, typu właśnie translator i tak dalej, jest wystarczające. Holbox to jest taka wyspa, przez którą nie przejdziecie suchą nogą. Nie ma takiej możliwości, ale o tym to pokażę wam jutro, bo będziemy jeszcze się wybierali na plażę. Chciałbym nagrać materiał o plecaku Peak Design, który mamy, oraz o jego wyposażeniu, czyli całym sprzęcie foto, który dźwigam ze sobą. Natomiast jeżeli się tu ktoś wybiera, to polecam przed wsiąściem na prom zdjęcie sobie adidasków, skarpetek i tak dalej i wskoczenie na przykład w klapki lub sandałki. To na pewno wam zaoszczędzi bardzo, bardzo dużo czasu i jak gdyby uprzyjemni waszą podróż do hotelu. Generalnie jak widzicie, odległość tam, gdzie jest maszt, tam jest port. My jesteśmy centralnie na środku mniej więcej całej tej wyspy. Mówimy o wyspie w szerokość, więc do drugiego brzegu
też macie dosłownie kawałek. Wyspa jest podzielona na boksy. Jeżeli spojrzycie sobie w przybliżeniu na Holbox, to zobaczycie, że wszystkie uliczki przecinają się pod kątem prostym i dzielą wyspę na takie małe kwadraty. I tak samo nazywają to tutaj lokalni mieszkańcy. Boxes, czyli kwadraty, pudełka. Więc jeżeli wam tłumaczą, jak gdzieś dojść na przykład, lub jak gdzieś trafić, lub gdzie możecie zrobić zakupy i tak dalej, będą tłumaczyli wam poprzez ilość boksów, które musicie przejść i skręcić w prawo, w lewo. Jeżeli chodzi ogólnie o zakupy, to ceny w przeciętnych sklepach są porównywane do polskich. To znaczy na przykład Coca-Cola, taka dwulitrowa butelka kosztuje 24 peso, czyli na przeliczeniu na polski 4,80 zł. 20 groszy kosztuje 1 peso. Za przeciętne zakupy, ponieważ nie wykupowaliśmy śniadań w hotelu, w którym jesteśmy, dlatego że były bardzo drogie, dlatego że za osobę, za jedno śniadanie chcieli tutaj 100 zł. Za jedną osobę. A cały hotel, a jesteśmy tutaj od 11, cały hotel kosztował nas 1400 zł. A jesteśmy od 11 do 15, 4 noclegi. Więc to śniadanie było bardzo, bardzo drogie. Za zakupy, które wystarczały nam na funkcjonowanie na około 2 dni, i to bez takich oszczędności, jak i słodycze, cola, wędlina, masło, ser, mleko, płatki śniadaniowe dla dziecka. Płaciliśmy za 2 dni takich zakupów, płaciliśmy około 60 zł, więc to jakiegoś dramatu nie ma. Drogo natomiast niestety wychodzi jedzenie, to znaczy jedzenie w knajpach, dlatego że podejrzewam raz, że są to knajpy głównie nastawione na turystów, a dwa, że pewnie nie potrafimy znaleźć knajp dla lokalesów. Więc posiłek w knajpie to jest koszt rzędu 200 zł za 3-osobową rodzinę. Tak trzeba liczyć, mniej więcej. Także wyżywienie tutaj wychodzi niestety dość drogo. Dlatego lepiej sobie kupować jedzenie i na przykład, nie wiem, wychodzić tylko na jeden posiłek, a resztę przyrządzać sobie samemu. Pokój mamy olbrzymi, więc jak go posprzątamy przed wyjazdem, to może jeszcze uda mi się go wam pokazać. Składa się z dwóch pomieszczeń. Jest lodówka, jest czajnik, jest zlewozmywak, są sztuczce, więc naprawdę nie ma przeszkód, żeby nie można było sobie gotować samemu. Internet. Internet na wyspie, jak i w samym hotelu, jest tak bardzo chujowy, że aż mi się płakać. Staram się nie przeklinać w filmach, natomiast tu inaczej tego nazwać nie można. To znaczy film, który widzieliście poprzedni, który wrzuciłem, wrzucał się 9,5 godziny. Średnio u mnie w domu przy łączu z UPC wrzuca się około 10 minut. Więc tak bardzo jest słaby internet, że nawet zamieszczenie głupiego posta czy synchronizacja zdjęć z chmurą zajmuje kupę czasu. Jest to bardzo uciążliwe, natomiast staram się nie zużywać też nadmiernie łącza z komórki, bo tutaj już mamy te parametry, no powiedzmy znośne, nie? Koło tam powiedzmy, nie wiem, 8-10 megabitów. Można sobie z łącza komórkowego wyciągnąć, natomiast znowu, no wiecie, załadowanie filmu za 100 zł trochę słabo, nie? Ciekawostkę wam pokażę jeszcze jedną, jak już jesteśmy tak, w ogóle jesteśmy na dachu hotelu, tu gdzie mieszkam. Możecie sobie zobaczyć generalnie, jak wygląda to, co jest dookoła. Natomiast tam dalej jest wieżyczka lotnicza, dlatego że Holbox posiada takie małe lotnisko dla awionetek. I co ciekawe, widzieliśmy tutaj parę lądujących awionetek, więc lokalni prawdopodobnie z tego lotniska korzystają. Tu nie ma atrakcji takich stricte turystycznych, to znaczy Holbox to jest miejsce wypoczynku. Ja również nie jestem zwolennikiem takiego wypoczynku stacjonarnego, siedzenia, smażenia się na słońcu. Zresztą połóżcie wieloryba na słońcu, to wam powie, jak się fajnie smaży na słońcu. Natomiast z Europy tutaj macie 9 godzin lotu, za to tracicie 7 godzin czasu. Różnice jak gdyby pomiędzy zachodami słońca i to powoduje, że no jetlag jest nieunikniony. My jetlaga przechodziliśmy przez 2 dni, to znaczy kładliśmy się bardzo wcześnie spać, a wstawaliśmy na przykład o 3-4 nad ranem. Więc to jest coś, co po prostu musieliśmy się zaaklimatyzować. I stąd pobyt tutaj, tak naprawdę nie turystyczny, a wypoczynkowy. Jutro postaram się wam pokazać plażę, jeszcze zasady dotyczące leżaków, bo są dość ciekawe.
Tu nie kupuje się leżaków, tu są inne zasady. Pokażę wam uliczki i dlaczego nie da się tu przejść suchą stopą. Na tym piasku to woda tylko rośnie. Dobra, wczoraj zapomniałem o paru protipach. Zapomniałem wam powiedzieć o tym, że tutaj do picia kupicie głównie kolę. Czasami się trafi Fanta, czasami Sprite. Jest, czekajcie, mały wybór soków. Natomiast absolutnie nie ma tak jak u Cejrowskiego na filmach, że na każdym rogu stoi gość i wyciska wam sok z pomarańczy. Tego tutaj nie uświadczycie, a przynajmniej na Holboxie. Nie wiem jak dalej, zobaczymy. Oczywiście w knajpie kupicie sobie sok, ale ten sok już będzie was kosztował w okolicach 8 do nawet kilkunastu złotych. Faktycznie jest dobry, no tylko że i drogi, więc niestety. A drugi protip jest taki, że jak się wybieracie w tak dalekie podróże i nie chcecie ze sobą tarabanić bardzo dużo bagażu, bo na przykład cena biletu, albo przenosicie się z miejsca na miejsce, tak jak my, i nie jest wam potrzebne to, żeby dźwigać kupę walizek, to korzystajcie z pralni. My właśnie idziemy do jednej, gdzie kilogram prania kosztuje 4,80 zł. Jakoś tak mniej więcej wypatrzyłem, więc zaraz zobaczymy. O, to taki protip. Jezu, jest tak gorąco. W ogóle według pogody dzisiaj miało być pochmurnie. To jest pochmurnie. Rzeczywiście tam jakieś chmury są, nie? Ale generalnie jest skwara. O, miałem wam powiedzieć, dlaczego tutaj się nie da przejść suchą stopą. Słuchajcie, bo wszystkie uliczki wyglądają tak. Patrzcie. A, światło! No, to teraz rozumiecie, dlaczego nie da się tu przejść suchą stopą. Możemy iść w tamtą stronę. I tu będzie ciemno znowu? Nie będzie ciemno. Dlatego, że te chodniczki, które teraz zobaczyliście, nie są na każdej ulicy, ale za to na każdej ulicy jest woda. Dlatego jeżdżą tutaj tylko tego rodzaju kładami na przykład. I na przykład pick-upami na wysokim zawieszeniu. I nie ma tutaj innych pojazdów, dlatego że każdy normalny pojazd by się utopił. Jak szliśmy tutaj z walizką, to... jak szliśmy tutaj z walizką i przechodziliśmy przez niektóre wody, bo po prostu nie było tych chodniczków, to woda sięgała mi prawie do cojones. Więc naprawdę niektóre z tych dziur tutaj z wodą są dość głębokie. Dlatego wam powiedziałem, że jeżeli tu się wybieracie i jeżeli będziecie sobie płynęli promem, to zmieńcie sobie obuwie na klapki albo w ogóle idźcie na bosaka jak Cejrowski. Dlatego, że zupełnie bez sensu tutaj przyjechać sobie w adidaskach. Tak, może być tam do strony. O, dobra. Teraz idziemy na plażę. Dobra, miałem wam powiedzieć coś o leżakach, bo bym zapomniał. Na plaży są leżaki i na plaży są knajpy. I jeżeli chcecie sobie na leżakach poleżeć, to po prostu musicie kupić sobie coś w knajpie. Tak mniej więcej rachunek, który musicie wyrobić, to jest 400 pesos, czyli 80 zł. Ale tak naprawdę to dwie kawy i dwa drinki i macie wyrobiony rachunek. Hola. Także się zmachlutałem już, bo kończymy pobyt na Holboxie. Kamera spakowana, więc idzie GoPro. O, właśnie czekamy na prom. Chyba tam tu będziemy płynęli. Oczywiście tak, plan podróży jest sztywny, więc moja żona już go pozmieniała dzisiaj rano. O, tu jest sprawca tego. Mieliśmy jechać do Valladolid i generalnie tam dzisiaj kończymy podróż, bo tam mamy hotel zarezerwowany. Ale po drodze zahaczamy gdzie? O co? Rio Lagartes.
To jest takie różowe jezioro i mamy zamiar ugryźć w dupę flaminga. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Na razie musimy się przeprawić przez... jak gdyby, nawet nie wiem, jak to ma jakąś nazwę, nie? Musimy się przeprawić przez Wielka Woda do Stała Ląda. Tam odebrać nasz samochód z parkingu i ruszyć w trasę. Więc do Rio Lagartas mamy jakieś... ile? 2,40, tak? No, prawie 3 godziny drogi. Natomiast już z Rio Lagartos do Valladolid mamy troszkę ponad godzinę. W sumie 4 godziny drogi dzisiaj będziemy mieli. Zobaczymy, co nam się uda zwiedzić. Na pewno to Rio Lagartos. Może zahaczymy o coś jeszcze. Może zobaczymy coś w Valladolid. Więc będę się starał relacjonować na bieżąco. Dlatego, że dzisiaj aż do... dzisiaj jest 15 w ogóle, wrzesień. A my aż do 22, czyli następne 7 dni w zasadzie będziemy spali jeden nocleg w jednym miejscu i cały czas będziemy w podróży z punktu do punktu. Natomiast jak widzicie, plan podróży ułożony był i był. Płany się zmieniają, więc zostańcie z nami.